Kazimierz Dolny nad Wisłą. W magii tego miejsca można zatonąć, a jest to toń niezwykła. W powodzi kwiatów, forsującej linię płotów, wśród rozlewisk zieleni, spływającej łagodnie po kazimierskich wzgórzach. Tak, tutaj można zatopić się w myślach, głęboko zadumać. Nie dziwi więc fakt, że ściągają tutaj rzesze osób szukających wyciszenia, w tym artyści szukający inspiracji. Wielość klimatycznych galerii twórców też zatem nie powinna dziwić. A spacer po Kazimierzu jest bardzo sensualny. Barwność wąskich uliczek, przełomu Wisły, zielonych wzgórz, tajemniczych wąwozów cieszy wzrok. Towarzyszy im zapach wiatru znad rzeki, znad łąk i sędziwego drewna kazimierskich chat. Smak wypiekanych kogutów z ciasta i dotyk historii, gdy zbliżam dłoń do zabytkowych murów. A początki Kazimierza Dolnego sięgają jeszcze wczesnego średniowiecza. Na najwyższym kazimierskim wzgórzu widać pozostałości zespołu obronnego, XIII-wieczna baszta i ruiny zamku. Zamek został wzniesiony w XIV wieku z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. W kolejnych stuleciach stracił rolę obronną. Zrujnowany w czasie potopu szwedzkiego na początku XIX wieku, zniszczony doszczętnie. Rewaloryzacja ruin rozpoczęła się w roku 2009. Zabezpieczono i wzmocniono mury, a w trakcie prac archeologicznych odkryto nieznane wcześniej elementy architektoniczne, w tym tunele. Według legendy tunel łączył zamek kazimierski z zamkiem w Bochotnicy, którym król Kazimierz Wielki podobno wędrował do swojej ukochanej Żydówki Esterki. Przyglądając się z bliska murom, dostrzec można zatopione w nich fragmenty muszli. Około 200 metrów od zamku znajduje się kamienna baszta. Powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Do naszych czasów zachowała się w niemal nienaruszonym stanie. Dawniej oprócz roli obronnej pełniła także funkcję latarni rzecznej, bo przypomnę, Kazimierz stanowił dawniej ważny punkt na szlaku handlowym. Przez port przepływała znaczna część produktów ówczesnej Rzeczypospolitej, handel rzeczny kwitł, a w samym mieście funkcjonowało kilkadziesiąt magazynów zbożowych. Ale wracając do baszty. Wieża została wzniesiona z lokalnego budulca, z wapienia. Na jej szczycie znajduje się miejsce widokowe, niegdyś podobno palono tam ognisko, które wyznaczało kierunek statkom. Kolejnym ważnym miejscem na mapie Kazimierza jest Wzgórze Trzech Krzyży. Na szczyt wchodzimy po kamiennych schodach. Naszym oczom ukazują się monumentalne krzyże morowe nawiązujące do krzyży na Golgocie. Ustawiono je na pamiątkę ofiar epidemii cholery. Krzyże stoją w tym miejscu od 1708 roku. Wróćmy na kazimierski rynek. Po zejściu ze wzgórza przechodzimy obok XVI-wiecznego gotycko-renesansowego kościoła farnego. Góruje on swoją majestatyczną białą bryłą nad płytą rynku. Kościół został na początku XVII wieku rozbudowany w stylu renesansowym. Stanowi przykład tak zwanego lubelskiego renesansu. Z
Schodząc niżej po prawej stronie wyrasta pomnik psa. Zwierzak wabi się Werniks, to znaczy tak na niego wołano w czasach, kiedy radośnie ujadał i biegał po kazimierskich ścieżkach. Czym zasłużył sobie na takie upamiętnienie? No legenda głosi, że był on królem kundelków kazimierskich. Według innego podania miał być wiernym towarzyszem artystów przepływających z Janowca i jeden z nich, malarz Zbigniew Szczepanek, ostatecznie go przygarnął i zabrał daleko, daleko do Gdańska. Gdy któregoś razu wrócili do Kazimierza, lokalny rzeźbiarz Bogdan Markowski postanowił uwiecznić kundelka i tym sposobem miasto zatrzymało pieska na zawsze. Podobno potarcie psiego nosa powinno przynieść szczęście. Rynek. Tutaj i w okolicach na przełomie XVI i XVII wieku powstały piękne, bogato rzeźbione kamienice. Jedne z najciekawszych zabytków w skali kraju to kamienice przybyłowskie. Ich nazwa wzięła się od imion właścicieli, braci Mikołaja i Krzysztofa. Kamienice postanowili ozdobić wizerunkami swoich patronów. Na elewacji widnieje m.in. święty Mikołaj z pastorałem w ręku i olbrzymia płaskorzeźba świętego Krzysztofa, który przeprawia się przez wodę z Jezusem na ramieniu. Równie cenna jest kamienica Celejowska przy ulicy Senatorskiej i tutaj widzimy bogate płaskorzeźby i piękną attykę. Powstała w XVII wieku dla Bartłomieja Celeja. Niewątpliwym symbolem Kazimierza Dolnego jest zabytkowa studnia znajdująca się w samym centrum rynku. Powstała w XIX wieku. Wypływająca z niej woda jest zdatna do picia, nawet więcej. Podobno gdy się jej spróbuje, do Kazimierza się powróci. Rynek otoczony jest pubami, restauracjami, sklepikami z pamiątkami i rękodziełem. Na płycie rynku goszczą artyści, malarze, portreciści, tancerze, piosenkarze, instrumentaliści. Opuszczamy rynek i przechodzimy kawałek dalej. Widzimy odrobinę mniejszy plac, który nazywany jest Małym Rynkiem. Dawniej stanowił centrum dzielnicy żydowskiej. Dawniej, to znaczy przed wojną. Żydzi zamieszkiwali Kazimierz już w średniowieczu. Te przed wojną stanowili aż 60% miejscowej ludności. Ich obecność zapisała się między innymi w architekturze. Jednym z takich elementów jest drewniana kuczka, czyli zabudowany balkon wykorzystywany przez Żydów podczas święta szałasów. Jest też i synagoga wzniesiona w drugiej połowie XVIII wieku. Obecnie mieści się tutaj wystawa poświęcona Żydom kazimierskim, a część pomieszczeń jest wynajmowana na noclegi. Do dzisiaj zachował się jeszcze zegar słoneczny. W czasie II wojny światowej Niemcy przeprowadzili masową eksterminację żydowskiej ludności. Zdewastowali też żydowskie cmentarze, a macewami brukowali drogi. Pierwszy kirkut z XVI wieku był położony przy ulicy Lubelskiej. Teren ten obecnie należy do gminnego zespołu szkół. Drugi przy ulicy Czerniawy powstał w XIX wieku i ten cmentarz został doszczętnie zniszczony. Tutaj też odbywały się egzekucje miejscowej ludności. Macewy zaczęto odkrywać w latach 80. Zbudowano z nich pomnik upamiętniający 3000 kazimierskich Żydów, którzy ponieśli śmierć z rąk niemieckiego okupanta. Ściana podzielona jest na dwie części. Po lewej stronie macewy kobiet, po prawej macewy mężczyzn. Obie części przedzielone są pęknięciem, które symbolizuje tragiczny los kazimierskich Żydów. Na cmentarzu znajduje się około 600 odzyskanych macew.
wyrastają też z ziemi, pochylone, omuszałe, w ciemnym lesie, za ścianą. Nie ma tutaj podobizny zmarłych, gdyż w judaizmie są one zakazane. Jest za to bogata symbolika, którą wprawny rzeźbiarz wyrył dłutem, aby opowiadała o zmarłym, o jego roli w społeczności i o tym, jakim był człowiekiem. Na macewach kobiet znajdujemy świece. Oznaczają one rolę kobiety w czasie szabasu, bo jej obowiązkiem i przywilejem jednocześnie było rozpalenie świec. Skarbonka i dłoń, która wrzuca monetę, symbolizuje działalność dobroczynną. Złamana świeca oznacza nagłą, niespodziewaną śmierć. Motyw księgi to informacja, że zmarła osoba była uczona w piśmie lub zajmowała się przepisywaniem tory. Na macewach często występują motywy zwierzęce. Lew to wizytówka plemienia Judy i jej symbol cech charakteru, potęgi i siły. Lwy często wspierają się o koronę, zwoje tory, otwarte księgi. Święte księgi, czasami ustawione w szafie, miały podkreślać uczoność zmarłego i jego wielkie oddanie studiowaniu tory. Korona to również symbol tory i pobożności. Może też oznaczać, że w tym miejscu spoczywa głowa rodu. Winorośl to alegoria narodu wybranego, a także bogactwa również duchowego pochowanej osoby. Skrzydlate gryfy i orły nawiązują do potęgi Boga. Kolejnym znakiem jest symbol dłoni złożonych w geście błogosławieństwa. Jest to układ dłoni, który rabin ustawia do błogosławieństwa podczas modlitwy. Tak to symbol duszy ulatującej do nieba. Pewnie zauważyliście, że brakuje tutaj kwiatów, zniczy, są za to małe kamyczki. Ten zwyczaj pochodzi z czasów, gdy zwłoki grzebano na pustyni, a kamienie miały zabezpieczać przed dzikimi zwierzętami. Kamyki oznaczają też trwałość wspomnień. Dłoń nalewająca do misy wodę z dzbana to symbol lewitów. Byli oni pomocnikami kapłanów w świątyni, między innymi obmywali im ręce. Na cmentarzu żydowskim nie wolno pić i jeść. Nie należy też modlić się, a więc wykonywać tych czynności, które wykonywali zmarli za życia. Wracamy na Kazimierskie uliczki. Tok Horacy, kot z ulicy Krakowskiej, a dokładniej z herbaciarni. Smakoszem herbat na pewno nie jest, rozkoszuje się za to ciepłem słońca i głaszczącymi go dłońmi. A nad Wisłą? Błękit i zieleń. Bulwar nadwiślański to idealne miejsce na romantyczny spacer albo na przyjemną przejażdżkę rowerową. Jego długość to około 4 km. Spotkać tutaj można kazimierskie kozy, które strzyżą trawnik lepiej niż niejedna kosiarka. Opiekun statka sprzedaje smaczne kozie sery. A kozy? Żywo zainteresowane rowerami, a z tego przejęcia potrafią i takie rzeczy robić. Oj, Siusia. No wiesz co?
Bulwarem dojdziemy do przeprawy promowej do Janowca, a dalej ścieżką leśną do Mięćmierza, dawnej osady flisackiej. Warto przystanąć też tutaj, nad brzegiem Wisły, bo widoki są urzekające, a przy tym cisza i spokój bez turystycznego gwaru. Niedaleko, przed wejściem do wioski, stoi pamiątkowy kamień. Napis na nim głosi, że we wrześniu 1939 roku do tego miejsca dopłynął galar, którym ewakuowano skarby wawelskie. Skarby spływano Wisłą do Mięćmierza właśnie, a stąd transportowano je furmankami do Tomaszowic, następnie wywieziono z Polski do Kanady. Nad brzegiem stoi zabytkowa łódź. Dzisiejszy Mięćmierz to osada letniskowa. Przypomina żywy skansen, a to za sprawą chałup w dużej części przywiezionych z innych rejonów województwa lubelskiego. Niektóre liczą podobno nawet 170 lat. Pokryte strzechą, otoczone drewnianymi płotkami, oplecione bluszczem, obsypane kwiatami, tworzą wyjątkowy sielski klimat. W części centralnej stoi zabytkowa studnia. Jest i galeria artystyczna, bowiem odbywa się tutaj też wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. Wracając do Kazimierza, można przyjrzeć się z bliska kamieniołomom. To następny element, który sprawia, że okolice Kazimierza są tak wyjątkowe. Wydobywanie zasobów trwało kilkaset lat, aż do lat 80. My w skupieniu poszukiwaliśmy śladów amonitów, ale nasza eksploracja zakończyła się niepowodzeniem. Miejscem, które wspaniale wkomponowuje się w kazimierski pejzaż, jest cmentarz parafialny. Warto odwiedzić, bo to miejsce również stanowi kawał historii miasta. Thank you.
Na cmentarz można się dostać ulicą Cmentarną lub odkrytą przez nas wąską ścieżką pnącą się do góry od strony ulicy Krakowskiej. Cmentarz jest niejako podzielony na dwie części. Część stara, położona niżej, i nowsza, zlokalizowana nieco wyżej. Obydwie części nekropolii oddziela głęboki wąwóz, a łączy je kamienny most arkadowy. Wąwóz nosi nazwę Głęboczyzna. Nazywany jest też mniej zachęcająco wąwozem śmierci. Droga do wąwozu korzeniowy dół. Na prawo widzimy krytą strzechą chatę, która pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. To najstarsza drewniana chata na terenie Kazimierza Dolnego, która została zakwalifikowana do grupy zabytków klasy 0, czyli tych o najwyższej wartości w skali światowej. Droga do wąwozu coraz bardziej się wydłuża, bo jak nie przystanąć w klubojadalni, przystanek Korzeniowa, a jest to miejsce naprawdę klimatyczne. Kolorowo, swobodnie, smacznie i wypoczynkowo, bo łóżko jest, są też i leżaki. Wreszcie wąwóz i pełno turystów. W sezonie wąwóz na wyłączność to fantasmagoria. W trakcie polnego zasiedzenia i dumania postanowiliśmy tu wrócić, ale w nocy. Przygotowujemy kolację i oglądamy oczywiście dwa księżyce. Z kempingu wyruszyliśmy około północy. Kazimierz Dolny nocą, istna magia. Stara chata wygląda zupełnie inaczej, bardziej surowo, bardziej autentycznie. A wąwóz? Za dnia nie widać tak wyraźnie kształtów, inny kontrast, cienie, mrocznie? No może odrobinę.
Korzenie miejscami wyglądają jak odnóża potężnych stawonogów. Wyobraźnia działa, pracuje na wysokich obrotach. W nocy słychać każdy szelest, każdy liść, który spada, ruch wiewiórek wśród drzew, psy szczekające gdzieś w dalekiej oddali, a noc jest gwieździsta, cicha i piękna. Szkoda spać. Wróciliśmy o 4 nad ranem. Gdzie dobrze zjeść? My po zagotowaniu na kuchence turystycznej skusiliśmy się nieraz na kuchnię żydowską. Bajgiel i u fryzjera. A w restauracji Felix zachwyciłam się makaronem tagliatelle z gruszką, serem szpinakiem i masłem orzechowym. Kemping Spichlerz. Gorąco polecam. Nie tylko piwakującym pod namiotem, również kamperowcom, bo miejsca dużo i możliwość podłączania do prądu. Dla dzieci plac zabaw, trampolina, wiele przestrzeni do biegania. Sanitariaty? Nowiutkie, nowoczesne. Część damska i męska. W każdej wystarczająco dużo toalet, kabin prysznicowych i umywalek. Woda gorąca. Rowery spakowane, rozpoczęliśmy powrotną drogę do Łodzi. Z kazimierskim misiem i znów 240 km do celu.